Wspomniała Pani o Annie Grodzkiej. Rozumiem, że chodzi Pani o artykuł w sieci dotyczący życia prywatnego. Ten zarzut w sieci się sprowadza do tego, że w gruncie rzeczy Anna Grodzka jest tylko pewną kreacją taką PR-owską, a w rzeczywistości prowadzi życie zupełnie inne od tego, które deklaruje. Jak Pani sądzi, czy to ma wpływ na możliwość wystartowania Anny Grodzkiej w wyborach prezydenckich? Myślę, że Anna Grodzka nie takie pomyje już dostała od prawicy. I jedyne, co mnie martwi, że po prostu trwa zwyczajne zaszczuwanie bardzo odważnej, dzielnej kobiety, która chce się zajmować polityką społeczną i właściwie w Sejmie miała największe osiągnięcia, jeśli idzie o tę działalność polityki społecznej. Bardzo lewicowa postać. Czy jej to zaszkodzi w kandydowaniu? Nie, bo naprawdę już bardzo wiele zniosła z prawej strony. Natomiast jest to tak strasznie smutny poziom dziennikarstwa, że widzieli przez okno, że chodzi w spodniach. Pani redaktor, ja chodzę w spodniach. Pani, podejrzewam też. I sąsiedzi mogą to zobaczyć. Czy to powoduje, że nie mamy kwalifikacji do pełnienia jakichś funkcji? No naprawdę, jeżeli tak nisko można upaść. Ja rozumiem, że można atakować Annę Grodzką merytorycznie, bo nie zgadzamy się z jej pomysłem ustawy o mieszkalnictwie. Ja akurat się zgadzam, więc nie będę jej za to atakować, ale no coś niesłychanie brzydkiego jest w tym artykule. Ich uzasadnienie dziennikarzy jest takie, że skoro Anna Grodzka z kwestii swojej zmiany płci uczyniła swego rodzaju program polityczny. To właśnie nie uczyniła. Proszę, żeby dziennikarze zapoznali się z programem Zielonych, których Anna reprezentuje, i z wcześniejszym programem ruchu Palikota, z którego została posłanką, i przejrzeli jej aktywność poselską. I wynika z tej aktywności poselskiej, że... Że zajmuje się sprawami głównie społecznymi, polityką socjalną, pomocą najuboższym. To jest jej działanie główne. Oczywiście, tak jak wszyscy posłowie i posłanki twojego ruchu, zajmuje się też tematyką wolności i równości, natomiast to jest margines jej działania.